Los twojego kolegi z zespołu, Rafała Zawieruchy, wydaje mi się, skoro mówisz o zespole, też uczy czegoś wasz zespół. Może tego, że warto mieć odwagę, tupet albo po prostu marzenia, by sięgać po gwiazdki z nieba. Czy to jest tego rodzaju lekcja? Czy to jest być może lekcja taka, że zespół zespołem, ale każdy z was ma swój indywidualny los, który jest albo utkany szczęściem, albo utkany przypadkiem, albo może jakimś niefartem, albo jakimś niespełnieniem. To jest po prostu tak niesamowity American Dream. W Polsce, że, w kraju nad Wisłą. Tak, że wiesz, tak naprawdę to moje marzenia nawet tak daleko nie sięgają, wiesz. Tak. Więc to, ja też to powiedziałam Rafałowi, mówię, jak ty to zrobisz? Przecież ja bym nawet nie potrafiła, nie wiem, no co, no, wymyślić usiąść tego. I pomyśleć, że marzę o tym, żeby zagrać u Tarantino. Jak? Gdzie? Co? Nie da się. A proszę, da się. To znaczy jakby piękny dowód na to, że też trzeba uwierzyć i dać sobie szansę. Więc to jest taka na pewno piękna lekcja z tego, jak marzyć i po co sięgać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że też trzeba być na pewne rzeczy gotowym, po prostu samemu w sobie. I że tak naprawdę my musimy realizować nasze marzenia, to znaczy je spełniać. One się nie spełniają same. Tylko my je spełniamy przez to, jak prowadzimy swoją ścieżkę zawodową, jak żyjemy, jakich wyborów dokonujemy, więc jeżeli jesteś gotowa na coś już, to to do ciebie wtedy przyjdzie. To znaczy gotowa w takim sensie, że jesteś w stanie też o to zawalczyć, jesteś w stanie być zawadiacka, to sobie wypracować. Natomiast ja w ogóle nie lubię takiego, wiesz, też myślenia o marzeniach. Jakoś mnie to ostatnio uderzyło, jak wiele osób mówi o tych marzeniach. Jak wiele osób mówi o tym, tak, bo to trzeba marzyć, nigdy się nie wolno poddawać. Marzenia tak, dostanę są takie Oscara. Ważne. Tak, znaczy, dostanę. No nie, jakby marzenia marzeniami, ale to jest twoja ciężka, kurde, robota po drodze, to wszystko, co się wydarza później. I tak naprawdę jak patrzysz sobie później, i strasznie dużo niestety młodych ludzi takich spotykam, którzy... Z tupetem? Z tupetem i z taką naprawdę, ale to nie chodzi nawet o tupet, to chodzi o takie zagubienie we współczesnym świecie, że oni naprawdę wierzą, że to spada jak gwiazdka z nieba. Że oni naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak patrzą na ciebie, że to jest ciężka praca po drodze i mnóstwo, nie wiem, wyrzeczeń. Wiesz, no, że wszystko ma swoją cenę? Że wszystko też ma swoją cenę. To znaczy, że ja w pewnym momencie jednak nie biegłam na podwórko, tylko biegłam na zajęcia do Domu Kultury, na których to nie była szkoła muzyczna, bo nie było jej wtedy, nie było teatru, ale był Dom Kultury. Było jakieś miejsce, które w jakimś kierunku cię powolutku czegoś rozwijało i czegoś uczyło. Że to nie jest tak, że po prostu w 5 minut oczywiście zdarzają się takie piękne rzeczy jak Rafał Zawierucha. Oczywiście, jeżeli jesteś 15-latką w Warszawie i zapiszesz się do agencji aktorskiej, być może zgłosi się do ciebie Szumowska, Smarzowski, być może Palkowski. Życzę tego wszystkim, naprawdę. Ale generalnie ten zawód to jest wiele pracy i mnóstwo porażek po drodze. Nie kusi cię nagrywanie płyt, wydawanie płyt z fajnym bandem, bycie też na tej estradzie? Kusi bardzo i może uda mi się też te pokusy jakoś zrealizować wkrótce. Są takie plany. Zdecydowanie bliżej jakiejś rock'n'rollowej, zadziornej strony. Wrocławski Festiwal Przegląd Piosenki Aktorskiej to jest coś, co podbiłaś swego czasu. Można by cię było przypisać jakiemuś takiemu gatunkowi jak piosenka aktorska. Tak, te konkursy się też po drodze pojawiały. To było PPA, to był Festiwal Osieckiej, Studencki Festiwal Piosenki. A to, co mnie pociągało, jak byłam w liceum i to, za czym szłam, to była muzyka, to była atmosfera.
I to był raczej rock and roll, to była raczej Janis Joplin i Dorsey. A to, że brałam udział obok tego w jakimś konkursie piosenki francuskiej, to dlatego, że moja szkoła taki akurat organizowała. Mhm. I jakaś nauczycielka mnie tam wypchnęła, bo wiedziała, że jestem, że gdzieś tam muzyka jest mi bliska, że jestem osobą że chętnie nucącą, a dwa, że też słuchającą. I tak naprawdę ten później to śpiewanie moje i ten dobór repertuaru już był rzeczą wtórną do moich ówczesnych zainteresowań muzycznych. To znaczy bardzo mnie ta muzyka w ogóle pociągała od wczesnego dzieciństwa. Ja bardzo chciałam pójść do szkoły muzycznej, na co kompletnie nie było przestrzeni, bo jestem z małej Nidzicy i tam szkoły muzycznej nie ma. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Wcześniej miałam jakąś wielkie marzenie jako mała dziewczynka, żeby pójść do szkoły baletowej z kolei, więc... Warunki masz. Mimo wszystko to jest gdzieś tam wszystko z tą muzyką, z muzyką w tle. I myślę, że też ta muzyczna część tego baletu mnie bardziej pociągała niż sam taniec, więc... Dziękuję Ci za spotkanie. Bardzo Ci dziękuję, Magda. Fajnie się przejrzeć tak w tych Twoich pytaniach. A teraz przejrzysz się w obiektywie Doroty Czoch, dobra, która obnaży jeszcze bardziej niż nasze kamery Twoje piękno. Dzięki. Już się zarumieniłaś. Trzymam kciuki. Super. Dzięki.